od wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną rozpoczęło się wielkanocne spotkanie samorządowców, pracowników starostwa i instytucji podlegających powiatowi. Prezentacja palm odbywała się podczas odbywającego się w Ćmielowie w niedzielę palmową kiermaszu tradycji wielkanocnych. Teraz przyszła kolej na uroczyste wręczenie nagród pieniężnych ufundowanych przez starostę ostrowieckiego. Rozszerzyliśmy ten konkurs, odbył się w dwóch kategoriach. W kategoriach dla dzieci i młodzieży do lat 16 i tu są trzy nagrody pieniężne ufundowane przez pana starostę Zbigniewa Dudę. Są uczestnicy tego konkursu, którzy wygrali. I druga część konkursu gminnego. Tu macie akurat na sali trzy piękne pokazane palmy. Za najpiękniejszą palmę wykonaną przez młodzież szkolną uznano tę autorstwa Patrycji Bucior. Kolejne miejsca przypadły Mikołajowi Bzorkowi oraz Marii Cieśniewskiej. Wśród palm wykonanych przez reprezentację gmin nagrody trafiły do gimnazjum w Ćmielowie, zespołu Biesiada w Bałtowie, koła gospodyń wiejskich w Jędrzejowie, ponownie do gimnazjum w Ćmielowie, zespołu Kunowianie oraz grupy Sami Swoi z Waśniowa. Gratulacje dla zwycięzców świątecznego konkursu i życzenia świąteczne przekazał starosta ostrowiecki. Zdrowych, wesołych, szczęśliwych, radosnych świąt. Świąt spędzonych przy rodzinnym stole, świąt spędzonych z bliskimi, żeby był to czas, który napełni nas energią na cały ten rok. Tej energii nam potrzeba do spełniania różnych zadań. Zdrowych, wesołych świąt Państwu życzę. Z kolei podczas świątecznego spotkania w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej pensjonariusze przypomnieli o przedświątecznych i świątecznych tradycjach. Było też wspomnienie sylwetki świętego Jana Pawła II w 12. rocznicę jego śmierci. W ten sposób mieszkańcy tej placówki rozpoczęli okres oczekiwania na najważniejsze w Kościele katolickim święto. Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Okres postu był ściśle przestrzegany. Ograniczano wtedy spożywanie praktycznie wszystkiego. Mięsa, cukru, nawet nabiału. Jedzono tylko żur na zakwasie, bez kiełbasy oraz śledzie. Podczas tego wyjątkowego spotkania mieszkańców DPS-u nie zabrakło również życzeń przekazywanych od zaproszonych gości, czyli parlamentarzystów oraz władz powiatu ostrowieckiego. Przygotowania się do upamiętnienia męczeństwa, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z kolei w szpitalu powiatowym przedświąteczna atmosfera, czyli błogosławieństwo i życzenia przeniosły się na szpitalne oddziały. Zaczęło się tradycyjnie od wystąpień zaproszonych gości i złożenia świątecznych życzeń, które zainaugurował dyrektor lecznicy. Poza typowo świątecznymi życzeniami były też te mówiące o sile wiary, pozwalającej przetrwać najcięższe chwile, na przykład w chorobie. Szczęścia, błogosławieństwa, wszystkiego dobrego. Dużo nadziei, wesołego Alleluja. Niech te święta trwają dla Państwa rodzin, jak i również dla naszych chorych przez cały rok. Zdrowych, radosnych świąt. Świąt spokojnych, spędzonych z rodziną przy wspólnym stole. Żeby to był czas, w którym naładujecie się taką pozytywną energią, żeby to zmartwychwstanie było dla Was pokazywało całą drogę na przyszły rok. Żebyście pamiętali o tym, że święta są bardzo, bardzo ważne dla nas, że to nasza polska tradycja i tak jak my ją obchodzimy, nie obchodzi się chyba. Drodzy Państwo, przede wszystkim zdrowia. To bardzo ważne stwierdzenie w szpitalu. Zdrowia dla Was, dla Waszych rodzin, dla znajomych, dla bliskich. Potem życzenia usłyszeli także najmłodsi pacjenci ostrowieckiego szpitala. Tu, poza ciepłym słowem, małych pacjentów obdarowano także słodkimi upominkami nawiązującymi do świąt wielkanocnych, czyli czekoladowymi zającami.